jest w naszym życiu, że chociaż odcinamy się od przeszłości, bo chcemy żyć inaczej, lepiej na pewno niż żyło się naszym rodzicom, naszym dziadom, naszym przodkom, tak do końca nie jesteśmy w stanie się odciąć. Oczywiście nie znaczy to, że mamy żyć w taki sposób i w takich warunkach nieraz bardzo trudnych, biorąc pod uwagę ostatnie pokolenia, wydarzenia XX wieku, wojny i tak dalej, że mamy w tym żyć i że mamy to celebrować. Nie. Ale trudno jest zapomnieć o tym, czego doświadczali nasi przodkowie, chociażby z tego względu, że dziedziczymy po przodkach wszystko. Dziedziczymy nie tylko ten zapis biologiczny, ale dziedziczymy wszelkie emocje, które towarzyszyły naszym przodkom. Dziedziczymy ich wierzenia, ich wzory, ich normy zachowania. Nawet jak nie do końca zostały one nam wyartykułowane wprost, to zostały nam przekazane razem z mlekiem matki, tak mówimy, wyssane z mlekiem matki. Minimum 4 pokolenia rodziny kształtuje to, w czym my żyjemy w dniu dzisiejszym. Nasze przekonania, nasze odczuwanie, to jest minimum, te 4 pokolenia. I jeżeli jesteśmy świadomi przeżyć naszych przodków, wtedy możemy na ich pamiątkę nasze życie wykreować w jak najpiękniejszy i najszczęśliwszy sposób. Jeżeli nie jesteśmy tego świadomi, to dzieją się nam różne trudne rzeczy, trudne sytuacje, zwłaszcza dotyczy to kobiet, ale mamy gdzieś w sobie pewne zapisy, które nas zatrzymują, które nas nieraz blokują, a jeżeli nawet nie, to pojawiają się w nas jakieś stany emocjonalne, których nie potrafimy zrozumieć, a okazuje się, że to nie nasze, że to jest po babci, że to jest po mamie. I dlatego warto znać przeszłość naszych przodków i warunki, realia, w jakich się ich życie odbywało. Co było bardzo ważne w przeszłości? Przekaz wiedzy o życiu, wartości, to był przekaz bezpośredni, poprzez doświadczanie, poprzez wspólne bycie. To nie było takie wprost nauczanie, tylko to było przekazywanie swoim życiem, swoim przykładem, jak powinno się żyć, jak powinno się pracować, jakie wartości powinno się w życiu przejawiać i zwłaszcza to była rola kobiet, żeby nasączyć swoje, że tak powiem, takiego słowa użyję, swoje potomstwo, swoje dzieci właśnie takimi wartościami. Oczywiście bardzo dużą rolę odgrywały również słowa, które były mówione, bo spotykały się kobiety przy różnych okolicznościach, przy pracy, przy wspólnym skubaniu pierza, przędzeniu, gdzie było więcej możliwości, więcej przestrzeni może niż przy pracy w polu, żeby porozmawiać, poopowiadać i pośpiewać. I właśnie podczas tych wspólnych spotkań opowiadano na przykład czyjeś życie, czyjeś wydarzenia, przeżycia, z których z reguły wynikał jakiś morał. I słuchając tego, można sobie było wyciągnąć z tego wnioski. Kobiety bardzo wiele wspólnie śpiewały. Śpiewały o pracy, śpiewały oczywiście pieśni religijne, śpiewały pieśni bardzo często maryjne. Śpiewały pieśni o naturze, odśpiewywały se, jak robiły w groniu, jedna kulka z jednej strony, druga z drugiej strony, kontaktowały się w ten sposób. W swoich pieśniach pokazywały piękno przyrody, były pieśni obrzędowe, pieśni weselne, cała masa właśnie pieśni, które przekazywały wiedzę o życiu, przekazywały wartości życiowe, przekazywały normy moralne, jak należy w życiu się zachowywać, co jest w życiu istotne, co jest nieistotne. Dzisiaj wracamy do takich wspólnych grup kobiecych, nazywanych też kręgami kobiet, wspólnej przestrzeni kobiet, która daje bardzo silne wsparcie, nie tylko w codziennych zajęciach, co było w przeszłości bardzo potrzebne, chociażby ze względu właśnie na rodzenie się dzieci, wielodzietność rodzin, gdzie
matka potrzebowała wsparcia innych kobiet z rodziny, innych kobiet z sąsiedztwa, w momencie, kiedy nie była w stanie, będąc na przykład w połogu, wykonać wszystkiego, więc to było wsparcie wzajemne. Ale to było również wsparcie emocjonalne. W przeszłości było takie bardzo powszechne przekonanie, że nie powinno się okazywać uczuć. Że to nie jest może najbardziej potrzebne. Co nie zmienia faktu, że ludzie się kochali, że matki kochały swoje dzieci, ale może to nie było takie ciutianie, jak to dzisiaj bym powiedziała, głaskanie, pieszczenie. Ono oczywiście też było, ale nie może w takim wymiarze, jak my byśmy to chcieli dzisiaj dzieciom pokazywać. Natomiast przejawem matczynej miłości było wykarmienie, przygotowanie pożywienia, wykarmienie dzieci, dbałość o ich czystość, o to, żeby były czyste, wymyte, schludnie ubrane i pojedzone. To było przejawem właśnie uczuć, miłości, na przykład matczynej. Jeżeli kobiety miały jakieś przeżycia własne, nie oczekiwały, że mąż je zrozumie, nie szły z tym do męża. Mąż był w zupełnie innym świecie. Świat podzielony był na przestrzeń kobiecą, przestrzeń męską. Mężczyźni żyli w innych sprawach, kobiety żyły w innych sprawach. I to właśnie wspólne bycie w grupie kobiet pozwalało na to, żeby się wypłakać albo podzielić swoją radością, bo i w tą stronę to działało, żeby się wzajemnie inspirować, żeby się wzajemnie pocieszać, żeby czerpać z doświadczenia innych kobiet. To była ta przestrzeń na przejawianie emocji kobiecych. Nie oczekiwanie od mężczyzn, że to oni powinni zrozumieć stan emocjonalny kobiety. Stan zakochania, odczuwanie właśnie takiej miłości, uczuć wzajemnych między nastoletnimi dziewczynami i chłopakami jest od zawsze. Ale nie zawsze było tak, że za sercem szły decyzje związane z późniejszym związkiem partnerskim. W przeszłości w zasadzie w lepszej sytuacji pod tym względem byli mężczyźni młodzi, ponieważ rodzice bardziej akceptowali ich wybory przyszłych partnerek, jeżeli te oczywiście były zgodne z postrzeganiem rodziców, to tam posyłali swatów. Gorzej było z dziewczynami. Dziewczyny nie posyłały swatów, czekały, czy przyjdą. Jeżeli by nie przyszli, nie było to przyjemne dla dziewczyny. Bywało też tak, że przyszli w związku z młodszą siostrą, którą komuś zaplanowano. A bywało też tak, że swatowie, którzy przyszli w planach matrymonialnych związanych z młodszą siostrą, usłyszeli, że w pierwszej kolejności starszą siostrę trzeba wydać za mąż i ona zostawała partnerką. A serca były gdzie indziej, prawda? Były bardzo nieraz trudne sytuacje emocjonalne, sytuacje uczuciowe. Dlaczego to było takie trudne? Dzisiaj byśmy na to może popatrzyli tak bardzo oceniająco, że to było krzywdzące. Może z punktu uczuć było krzywdzące, ale bardzo dzisiaj możemy żyć, istnieć, egzystować nawet samodzielnie, niezależnie. Kobieta jest w stanie bez większych problemów egzystować samodzielnie. Natomiast nie było takiej możliwości dla kobiet w tradycji naszej ludowej, nie tylko zresztą w tradycji ludowej. Kobieta była częścią rodu, częścią rodziny i powinnością rodziny było zapewnienie młodej dziewczynie
jak najlepszych warunków bytowych. I rodzice, którzy wydawali dziewczynę za mąż, starali się znaleźć, zgodzić się dla niej na partnera, który był dla niej najlepszy. Bo miała dach nad głową, miała co jeść, miała gdzie mieszkać, nie cierpiała biedy, nie cierpiała głodu. A to, że wydawano ją na przykład za wdowca z pięciorgiem dzieci, to było wpisane, prawda, w tą decyzję, ale była gaździną, była gospodynią. Więc decyzje rodziców, one miały podłoże dobre. Z miłości dla dziewczyny rodzice wybierali jej dobrego pod względem zapewnienia warunków bytowych partnera. I bywało tak, że rzadko się dziewczyny wtedy pytano o zdanie, co ona na to. Jak przychodzili swatowie, to z rodzicami rozmawiali, często nawet bez obecności dziewczyny w tej rozmowie. Ją po fakcie pytano, co ona na to. No jakie miała wyjście? Jeżeli się nie zgodzi, może już drugiej szansy nie mieć, prawda? Więc często dziewczyny mówiły, że skoro taka jest wola rodziców, no to jej też jest taka wola, prawda? Jak patrzymy na stare zdjęcia, na przykład z okresu międzywojennego, to możemy bardzo wiele zrozumieć na zdjęcia ślubne, które wtedy się pojawiały, bardzo wiele zrozumieć tak, jak czuły się młode mężatki. Czy widzimy, że są uśmiechnięte, czy widzimy, że są spokojne, pogodzone, tak? Przyjmują tą rolę, czy widzimy, że idą jak na ścięcie. Zostały skazane 17-letnie dziewczyny u startu swojego życia na życie, na całe życie ze starszym mężczyzną, z dużą rodziną, wielką grupą dzieci. Nie było to dla dziewcząt łatwe, ale nie miały wyboru. Samo słowo daje wiele do myślenia. Wydać córkę za mąż. Wydać, prawda? Nie ona zawiera związek, tylko zostaje wydana. Zostaje wydana za mąż. W intencji rodziców do jak najlepszych realiów życia. W kwestii uczuć bywało to bardzo różnie. Często jednak rozmawiając ze starszymi kobietami, można było usłyszeć takie zdanie. Najważniejsze, żeby się zgadzali, a miłość sama przyjdzie. Gorzej, jak od początku się nie zgadzali. Wtedy było to.